Zamień ułamek okresowy na ułamek zwykły. Zaczniemy od zapisania naszego ułamka w postaci sumy, czyli nasz ułamek możemy zapisać jako 2/10 plus 34/1 w okresie. Pierwszy ułamek bez problemu możemy zapisać w postaci ułamka zwykłego. Są to po prostu 2/10. Natomiast drugi ułamek najpierw zapiszemy w postaci ułamka zwykłego. Czyli mamy 34/1 w okresie możemy zapisać następująco. To jest to 0,034, 34, 34 i kropki. Liczba 34 powtarza się w nieskończoność. Rozpiszmy to w postaci sumy. Czyli dostaniemy 0,34 plus 0,00034 plus 0, teraz ostatnią liczbę mamy na szóstym miejscu po przecinku, czyli jest 1, 2, 3, 4, 5, 0 i 34 i tak dalej. W ten sposób otrzymaliśmy szereg geometryczny o pierwszym wyrazie równym 34/1000. Natomiast iloraz musimy obliczyć. Czyli aby policzyć iloraz, musimy na przykład drugi wyraz podzielić przez pierwszy wyraz, czyli A2 przez A1. Czyli mamy 34/100 przez 34/1000. Przesuniemy przecinek o tyle miejsc w prawo, aby w liczniku otrzymać liczbę całkowitą. Jednocześnie w mianowniku również dostaniemy liczbę całkowitą, czyli przesuwamy przecinek o 5 miejsc w prawo. Czyli dostaniemy 34. W mianowniku również przesuńmy przecinek o 5 miejsc w prawo, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, czyli jeszcze 2 zera musimy dopisać. Teraz możemy licznik i mianownik skrócić przez 34, czyli w liczniku dostaniemy 1, a w mianowniku 100. Ponieważ nasze Q należy do przedziału od minus 1 do 1, możemy stwierdzić, że nasz szereg jest zbieżny. Stąd też możemy policzyć jego sumę. W przypadku, jeżeli szereg jest zbieżny, suma szeregu przedstawiona jest za pomocą wzoru A1 przez 1 minus Q. Podstawmy więc nasze dane. Nasze A1 wynosiło 34/1000, a w mianowniku mamy 1 minus Q, czyli minus 1/100. Licznik przepiszmy, a w mianowniku dostaniemy 99/100. Ponownie przesuńmy przecinek o tyle miejsc w prawo, aby w liczniku otrzymać liczbę całkowitą, czyli mamy 1, 2, 3 miejsca. Więc w mianowniku również przesuwamy o 3 miejsca, czyli jest 1, 2, 3, czyli 990. Otrzymany w ten sposób ułamek zwykły przedstawia nam ułamek okresowy 34/1000 w okresie. Stąd też możemy nasz ułamek pierwotny już zapisać w postaci ułamka zwykłego. Pierwszy ułamek, czyli 2/10 mamy przepisany. Drugi ułamek, zapiszmy, to było 34/990. Musimy teraz wprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Widzimy, że wystarczy w pierwszym ułamku licznik mianownik pomnożyć przez 99. W ten sposób z pierwszego ułamka dostaniemy 198,990. Drugi ułamek przepiszmy. I wystarczy już tylko dodać
do siebie liczniki, mianownik przepisujemy i w liczniku dostaniemy 232. Możemy jeszcze ten ułamek skrócić, czyli po podzieleniu licznika i mianownika przez 2 dostaniemy w liczniku 116, w mianowniku 495.